De facto już w 1530 rozpoczęło się panowanie ostatniego Jagiellona, Zygmunta Augusta, wybranego na następcę swojego ojca za pośrednictwem elekcji vivente regge, czyli za życia króla. W 1547, tuż przed śmiercią ojca, Zygmunt August ożenił się z Barbarą Radziwiłłówną z rodu litewskich magnatów, co nie spodobało się polskiej szlachcie, której parę lat zajęło uznanie tego małżeństwa. Zmarła jednak pół roku po koronacji w 1551 i pogrążony w żałobie Zygmunt kolejne 11 lat spędził na Litwie. Tam również użerał się z opozycją, która zażądała takich przywilejów, jakie ma szlachta w Polsce, bo przypomnijmy, że dotychczas wszystkie przywileje dotyczyły jedynie Polski, a tron był elekcyjny w Polsce, ale dziedziczny na Litwie. Litwa upodobniała się do Polski, ale jej mieszkańcom brakowało swobód, jakie mieli za ich zachodnią granicą Polacy. Szlachta z obu krajów zaczęła upatrywać korzyści w połączeniu obu państw, które dotychczas łączyła tylko unia personalna lub dynastyczna. Szlachta litewska liczyła na więcej przywilejów oraz pomoc w zażegnaniu zagrożenia ze wschodu, bo niedawno książę Moskwy Iwan IV Groźny stwierdził, że on to się będzie tytułować cesarzem, a Wielkie Księstwo Moskiewskie, po zerwaniu wszelkiej zależności od mongolskiej Złotej Ordy, stało się cesarstwem i Iwan IV chętnie prowadził ekspansję na zachód. Z kolei dla polskiej szlachty była to szansa na jeszcze osłabienie pozycji króla, a wzmocnienie własnej, ale również byli oni zainteresowani słabo zaludnionymi ziemiami Ukrainy, gdzie grunty chodziły po bardzo niskich cenach, a niezaludniona przestrzeń była ogromna. Te tereny nadawały się idealnie pod założenie nowych posiadłości. Ale nie ma tak różowo. Kto był przeciwny Unii Realnej? Litewska magnateria. Miała ona do tej pory w swoim kraju bardzo wysoką pozycję, a gdyby połączyć Litwę z Polską, szlachta średnia na Litwie otrzymałaby od pieruna nowych praw, nazjeżdżaliby się Polacy i ich pozycję by juch wziął. Jednym z głównych przeciwników Unii był Mikołaj Czarny Radziwiłł. Jeżeli już gdzieś słyszeliście to nazwisko, to przypominam, że chwilę temu mówiłem, że Zygmunt August ożenił się z Barbarą Radziwiłłówną, z tego samego rodu co Mikołaj Czarny. W Polsce wewnątrz szlachty panowała względna równość, natomiast na Litwie magnateria, do której należeli właśnie Radziwiłłowie oraz na przykład takie rody jak Ostrogscy czy Sanguszkowie, była wyraźnie uprzywilejowana względem niskiej szlachty, zwanej bojarami. Tamto bojarzy dzierżyli ziemię należącą do magnatów. Przez długi czas przeciwny Unii był sam król Zygmunt August, ponieważ Unia Realna oznaczała koniec dziedziczności tronu na Litwie oraz porządne osłabienie pozycji władcy w tym państwie. Przypominam, że na Litwie nie było królów, byli wielcy książęta. Jednak okazało się, że Zygmunt August napawił się bezpłodności i to już przed jego śmiercią oznaczało koniec dynastii, czyli zniszczenie wszystkiego, co budowali Jagiellonowie. Do tego na Inflantach właśnie trwała pierwsza wojna północna, której stawką była dominacja nad Bałtykiem. Król Polski chciał i mógł to osiągnąć, ale bezwzględnie potrzebował do tego poparcia polskiej szlachty, która żądała Unii Realnej. Zygmunt August dołączył więc do obozu zwolenników, wiązało się to właśnie ze wsparciem pieniężnym na wojnę na Inflantach. W styczniu 1569 do Lublina zjechał się Sejm Walny, którego skład uzupełniła delegacja litewska. Król proponował kompromis, ale delegacja z Litwy tak zaciekle broniła swojej pozycji, że aż 1 marca zdecydowała się na protest w postaci opuszczenia obrad po studencku. Tego samego dnia magnaci wyjechali z Lublina, ale jak się okazało, tym samym strzelili sobie w stopę, ponieważ wtedy właśnie już nikt nie stał na przeszkodzie do zawarcia Unii Realnej. Król zrobił im szachmat. Powiedział, że w takiej sytuacji to on włącza Ukrainę, Wołyń i Podlasie do Polski. Oczywiście wszystko za poparciem Sejmu Polskiego, no bo jak to tak bez zgody Sejmu? No i oczywiście to nie działo się wszystko tak. Województwo podlaskie włączono w marcu, w maju wołyńskie, a w czerwcu dopiero kijowskie. Szlachta na inkorporowanych terenach masowo złożyła hołd Zygmuntowi jako królowi Polski, a magnateria litewska nie mogła rozpocząć wojny o te ziemię, ponieważ zabrał je im ich suwerenny władca. Nie mogli też zerwać unii personalnej i wywalić ze swojego tronu Zygmunta, bo wtedy utraciliby wszystko, co posiadali na Ukrainie. Litewska magnateria, postawiona pod ścianą, została zmuszona uznać Unię Lubelską. Akt Unii zaprzysiężono 1 lipca 1569. Od tej pory Polska i Litwa stanowiły jedno państwo. W takim układzie nowe państwo nazwano Rzeczą Pospolitą Obojga Narodów, w którym takie same prawa mieli Litwini i Polacy i które miało jeden tron, chociaż władca dzierżył tytuł króla w Polsce i wielkiego księcia na Litwie. Wszystkie ustawy zaczęły obowiązywać na terenie całego kraju. Mieszkali tam oprócz Polaków i Litwinów Rusini, Kozacy, Tatarzy, Cyganie, Holendrzy, Niemcy, Szkoci, Żydzi czy Ormianie. Wyznawali oni wszyscy różne religie, ale Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się dla nich jedynym państwem w Europie, gdzie nie obawiali się o prześladowania. Wielokulturowość i poszanowanie religijne było powszechne w Rzeczypospolitej. Od tej pory na Sejm Walny zjeżdżała się szlachta zarówno z Polski, nazywanej od teraz Koroną, oraz z Litwy. Wspólnie podejmowano decyzje o polityce zagranicznej i obowiązywała jedna waluta. Odrębne dla Litwy i dla Korony pozostały jednak skarb, wojsko, prawo oparte na prawie zwyczajowym i urzędy. Nie narzucono również jednego języka urzędowego.
Co ciekawe, przez kolejne 200 lat istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów nie dochodziło do żadnych konfliktów narodowościowych i etnicznych, chociaż Litwa uległa silnej polonizacji. Doszło wtedy do ciekawej sytuacji, w której ekspansja polskiej kultury na Litwie pozwoliła na ochronę przed ekspansją Rosji, która na kolejne setki lat pozostanie naszym największym zagrożeniem ze wschodu. Połączone siły Polski i Litwy zdołały stawiać opór carom, a nawet w pewnym momencie położyć ich pod swoje stopy. Na Ukrainie mieszkali Tatarzy, którzy wyznawali islam i lubili najeżdżać nasze ziemie, często na polecenie Turcji. Odtąd ich najazdy stały się naszą wewnętrzną sprawą, bo po pierwsze poruszali się w obrębie jednego państwa, a po drugie obowiązywał pokój wieczysty z Turcją, zapoczątkowany jeszcze przez Zygmunta Starego. W 1569 zmieniła się również sytuacja Prus, które dokładnie od 103 lat były polskim lennem i cieszyły się naprawdę dużą autonomią. Po Unii Lubelskiej Prusy bardziej podporządkowano władcy Rzeczypospolitej. Było to również podyktowane wojną na Inflanty. Jaki był jednak minus Unii? Odtąd interesy polskiej szlachty przeniosły się na wschód, co poskutkowało odłożeniem na bok sprawy Śląska i Pomorza, które zajmowali Habsburgowie i które dopiero w połowie XX wieku wrócą do Polski. Dobra, to teraz ta obiecana ciekawostka na temat Barbary Radziwiłłówny. W 1547 potajemnie wzięła ślub z Zygmuntem Augustem, ponieważ szlachta polska chciała małżeństwa młodego króla z księżniczkami Anglii, Francji czy Niemiec. Ale Zygmunt i Barbara szczerze się w sobie zakochali. Szlachta polska uznała to nie dające w zasadzie nic politycznie małżeństwo dopiero w 1550. Barbara zmarła jednak w 1551, 8 maja. Jednak przez cały ten czas nie dawała Zygmuntowi męskiego potomka, zaczęła więc stosować różne zioła i mikstury, które przyczyniły się do powstania nowotworu, który najprawdopodobniej był przyczyną śmierci. Zygmunt popadł wtedy w depresję i chciał jeszcze raz zobaczyć swoją żonę, choćby przez chwilę, więc sprowadził do tego celu najlepszego z najlepszych, mistrza Twardowskiego. Mistrz Jan Twardowski to ten sam gość, na którego życzenie koło zamku na Pieskowej Skale miała stanąć maczuga Herkulesa oraz który miał potem wylądować na Księżycu po locie na kogucie, oczywiście według legend. Podania mówią, że pod nazwiskiem maga Jana Twardowskiego miał się kryć niemiecki czarnoksiężnik przebywający wcześniej na dworze Albrechta Hohenzollerna oraz u Mikołaja Czarnego Radziwiłła. W latach 1565-73 miał przebywać na Wawelu, wywołując ducha zmarłej żony Zygmunta w zwierciadle. Ponoć przetrwało ono do dzisiaj i znajduje się w kościele w podlaskim Węgrowie. Na ramie widnieje napis brzmiący mniej więcej tak. Bawił się tym lustrem Twardowski, magiczne sztuczki czyniąc, teraz przeznaczone jest na służbę Bogu. Według teorii spiskowej pod silnym strumieniem światła padającym na zmatowiałe zwierciadło ma się ukazywać postać diabła i kobiety. Wraz ze śmiercią Zygmunta Augusta 7 lipca 1572 przestała istnieć męska linia dynastii Jagiellonów. Unia Lubelska jednak zabezpieczyła to, co budowali litewscy królowie na kolejne 200 lat. W kolejnych filmach usłyszymy już o królach elekcyjnych oraz o trendach politycznych w obliczu bezkrólewia. Dzięki, dajcie łapkę w górę dla zasięgu i suba, wbijcie też na grupę na Facebooku, jak będzie w Świątyni Zagłady sekcja Harrisona Forda. Dzięki, cześć.